9 sierpnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. 34-latek związany z narkotykowym procederem zatrzymany. Mężczyzna na swojej posesji posiadał ponad kilogram narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę, mefedron, haszysz i ekstazy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 4 sierpnia bieżącego roku policjanci z Wydziału Kryminalnego Bełchatowskiej Komendy, prowadząc działania ukierunkowane w przestępczość narkotykową, zatrzymali 34-latka, który na terenie swojej posesji posiadał ponad kilogram narkotyków. Mieszkaniec powiatu bełchatowskiego od dłuższego czasu był obserwowany przez funkcjonariuszy, gdyż z ustaleń wynikało, że może być on związany z narkotykowym procederem. Tego dnia po południu, gdy kryminalni obserwowali teren posesji podejrzewanego, zauważyli go, gdy kierował się w stronę garażu. Wówczas złożyli mu wizytę. Mężczyzna był wyraźnie zaniepokojony, nie spodziewał się obecności policjantów. Jednoznacznie zaprzeczał, by na terenie swojej posesji posiadał jakiekolwiek substancje odurzające. Jednoznaczny zapach marihuany temu przeczył. W toku przeszukania kryminalni przejęli i zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków. Były to marihuana, mefedron, amfetamina, haszysz oraz ekstazy. Ponadto ujawniono elektroniczną wagę służącą do porcjowania narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutu z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków mężczyźnie grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego areszt. Łódzka KAS uderzyła w nielegalny hazard. Funkcjonariusze Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej rozbili w województwie łódzkim 4 nielegalnie działające punkty gier na automatach hazardowych. W skontrolowanych lokalach zabezpieczyli 23 urządzenia do gier i zatrzymali 4 osoby podejrzane o prowadzenie nielegalnego hazardu. Łódzka KAS przeszukała miejsca z nielegalnym hazardem w Gidlach w Tomaszowie Mazowieckim i 2 punkty gier w Pabianicach. Działania przeprowadzono na podstawie postanowień prokuratur rejonowych w Radomsku, w Tomaszowie Mazowieckim i w Pabianicach. Za nami wernisaż 2 wystaw. W galerii na piętrze MCK PG Gigantów Mocy swoje prace zaprezentowali Jaro Sykora oraz członkowie Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Można śmiało powiedzieć, że Jaro Sikora to fotograficzny samouk, bo edukację pobierał w technikum mechanicznym, a przez lata pracował jako frezer i kierowca. Z fotografią związany jest od 3 dekad. Jego zainteresowania skupione są wokół realistycznych portretów. Bardzo się cieszymy, że Jaro przyjął nasze zaproszenie. Tym bardziej cieszymy się, że jest tak jak my amatorem. Natomiast pokochał historię fotografii, historię Orawy. Stąd ta wystawa, którą tu prezentujemy, odnosi się do starych jeszcze z lat 60., 70. życia na Orawie, stąd jeszcze te ubiory, piece chlebowe i tak dalej. Natomiast Jaro tworzy historię, którą zawiera w kilku cyklach. Jest to Dzień dłuższy niż życie, top modelka. Top modelka odnosi się do aktorki, która mając 95 lat dalej jest aktywna scenicznie. Urodził się, żeby umrzeć. Akurat ten cykl odnosi się do ludzi, którzy popadli w alkoholizm. Jaro jest takim, można powiedzieć, dokumentalistą historii, ale zawartej w fotografii czarno-białej. Poza tym fotografuję jeszcze analogowo. Nie fotografuję, tak jak większość w tej chwili fotografów, cyfrowo. Fotografuje analogowo, siedzi w ciemni, wywołuje to i to jest ta jego fotografia. Dziękuję przede wszystkim BTF-owi, że mogę tu kolejny raz być na takiej nieoczywistej wystawie, połączeniu wystaw, bo Jaro Sikora zupełnie inny świat niż Świtezianki, ale powiem szczerze, że kiedy dostałem zaproszenie na tą wystawę, to
Oczywiście rzuciły mi się przed oczy od razu te czarno-białe fotografie, które no, przyciągają uwagę. Dla mnie jako historyka mają one podwójne znaczenie, bo tak naprawdę historię tworzą miejsca i ludzie. I na tych zdjęciach właśnie z Orawy możemy zobaczyć tą historię i historię ludzi, którzy to miejsce zamieszkują. Przepiękne zdjęcia, przepiękne czasy, które możemy podziwiać właśnie na tych fotografiach. Na prezentowanych zdjęciach w galerii na piętrze przeważają ludzie, którzy żyją spokojnie na wzgórzach Orawy. To czarno-białe fotografie robione w najbardziej tradycyjny sposób. To jest analogowa fotografia robione na film, robione fotoaparatem Pentagon 6. Niemieckie wyroby jeszcze, wschodni Niemcy, co wyrabali. A jest to analogowa, a jest to robione pod zwyczowakom na papier, chemicką cestą. Ile trwa praca nad tego rodzaju? To jest dość długo. Długo? Długo, no. Aha. To musi nafocić 10 filmów, wywolać, a postupnie zrobić zdjęcia, a tak, to jest bardzo naroczne. Tutaj osoby obecne zachwycają się światłem właśnie, pracą w danych pomieszczeniach i tym światłem, które tam jest takie bajeczne. No, tak świetlo, fotografia to jest świetlo. Aha. A musi człowiek gadać to światło, a wtedy ta fotografia aj tomu naświeciła. Prace Sikory zdobyły wiele nagród na konkursach fotograficznych w kraju i za granicą. Artysta mieszka i pracuje w Namestowie na Orawie. Zdjęcia można oglądać do 8 września. Druga z wystaw prezentowana także w miniony piątek to prace odnoszące się do tradycji związanej z Nocą Kupały. Zdjęcia to efekt warsztatów fotograficznych członków Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa Świtezianki odnosząca się do święta, starego słowiańskiego święta Nocy Kupały, gdzie były różnego rodzaju swawole, tańce itd. My odnieśliśmy się do takich nimf wodnych, gdzie były wianki, białe koszule, woda, tańce w tej wodzie. I to były zajęcia w ramach zajęć warsztatowych Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Realizowaliśmy to na stawach w Teresinie. Pracy. Dla nas to był temat bardzo prosty, bo mieliśmy aparaty, długie obiektywy i robiliśmy zdjęcia. Natomiast chylę czoła modelkom, bo to była woda, to były komary, to były takie troszeczkę skrajne warunki temperaturowe. To było z ich strony też wielkie poświęcenie, zanurzanie się w tej wodzie, czekanie kilka czy kilkanaście minut na to, żebyśmy mogli wykonać zdjęcia. Natomiast cieszę się, że nikt nie zachorował, natomiast efektem tej ciężkiej pracy są te zdjęcia, które tutaj możemy zaprezentować mieszkańcom Bełchatowa. Zdjęcia można oglądać w galerii na piętrze MCK PGE Gigantów Mocy. Przed nami kolejna odsłona targu nieruchomości. To wydarzenie dedykowane osobom, które planują na przykład kupić dom bądź mieszkanie, ale także promocja lokalnych przedsiębiorców. Zapraszam w imieniu prezydenta miasta Bełchatowa wszystkich przedsiębiorców działających w branży budowlanej, około budowlanej do udziału w targu nieruchomości. Do 10 września należy zgłosić chęć udziału właśnie w tych targach, zarówno na stronie miejskiej, jak i też w zespole rozwoju miasta są dostępne druki zgłoszeniowe. Ten targ już miał swoją premierę w ubiegłym roku. W tym roku robimy drugą edycję. Tutaj zależy nam na tym, żeby mieszkańcom Bełchatowa przedstawić zarówno ofertę firm wykonawczych, chociażby z branży budowlanej, około budowlanej, remontowej, architektów, jak i też firmy, które zajmują się formami finansowania, sposobami finansowania właśnie chociażby zakupu nieruchomości. To dla mieszkańców myślę, że też spore ułatwienie
gdzie mogą w jednym miejscu tak naprawdę zaczerpnąć szeregu informacji z różnych dziedzin, ale właśnie związanych właśnie z tym szeroko rozumianym posiadaniem własnego M. A z kolei firmy, które biorą udział w tym targu, dla nich jest to możliwość przedstawienia swojej oferty. Polski Czerwony Krzyż oddział w Bełchatowie zaprasza na Dzień ze Zdrowiem. To wydarzenie, które ma na celu promocję idei honorowego krwiodawstwa oraz utrwalenia umiejętności ratowania ludzkiego życia w nagłych przypadkach. W ramach wydarzenia zaplanowano pokazy udzielania pierwszej pomocy, pomiary ciśnienia krwi. Chętni będą mogli także podzielić się darem życia, czyli oddać krew. Dzień ze Zdrowiem zaplanowano w punkcie przy ulicy 1 Maja 1. Wstęp wolny. Wydarzenie organizowane jest przez PCK oddział w Bełchatowie przy współpracy z punktem krwiodawstwa w Bełchatowie oraz klubem dawców krwi z bełchatowskiej elektrowni PGE Gieksa. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.